Słuchajcie, smakosze. Moja babcia robiła różne salcesony. Mnie najbardziej smakował ozorkowy. Salcesony w sklepach są dość drogie. Nie wiadomo też, z czego tak naprawdę są zrobione. Więc robię je tak jak moja babcia w domu. Dzisiaj podam przepis na salceson ozorkowy. Przygotowałam ozory, mięso z łopatki i nóżki. Mięsa te będą się gotowały z dodatkiem liści laurowych, ziela angielskiego i soli. Potem mięso będę wyrabiać i przyprawiać do smaku. Dodam sól, pieprz, majeranek, kminek oraz czosnek, który przecisnę przez praskę. Salceson zrobię dzisiaj w słoikach. Jak taki salceson w domu zrobić? Przepis znajdziecie w opisie pod filmikiem. Proszę, kliknijcie, pokaż więcej. Do dużego garnka wrzucam umyte nóżki oraz mięso z łopatki. Dodaję kilka liści laurowych, kilka ziaren ziela angielskiego i zalewam ciepłą wodą. Wlałam 2,5 litra wody i dodaję teraz sól. Na tę ilość 4 łyżeczki. Garnek nakrywam, włączam grzanie. Gdy woda się zagotuje, zmniejszam grzanie do minimum i będę gotować mięso z łopatki i nóżki do miękkości. Do drugiego garnka wkładam ozory. Także dodaję kilka liści laurowych oraz kilka ziaren ziela angielskiego. Zalewam wodą, wodę solę, włączam grzanie, nakrywam pokrywką i tak samo jak woda się zagotuje, zmniejszę grzanie i będę gotować te ozory do miękkości. Ozory gotowały się 3 godziny. O, są już mięciutkie, więc teraz można je wyjąć z wywaru. I gdy trochę przestygną, obiorę je ze skóry. Ozory przestygły na tyle, że mogę je złapać do ręki i ściągnąć z nich skórkę. Z tego ozora skórka już jest ściągnięta. To tak samo z drugim ozorem. Ozory są obczyszczone. Skórki na nich nie ma. Wyglądają całkiem ładnie. Zaraz je pokroję. Pół plasterki. Ozorki gotowe. Przerzucę je z powrotem na talerz. Nakryję je folią, żeby nie obsychały i zajrzę do naszych nóżek i łopatki. Łopatka i nóżki gotują się już 5 godzin. No wiadomo, że już są miękkie, wręcz rozpadające się i o to właśnie chodzi. I teraz wyjmę mięso z łopatki. Nóżki. Do gotowania dodałam także troszkę gałązek lubczyku, które związałam nitką. Lubczyk daje takiemu wywarowi świetny smak, a nie powiedziałam o tym na początku. I teraz nóżki muszą wystygnąć, mięso z łopatki także, a wywar
przed cedzem. Mięso z łopatki przestygło. Teraz pokroję je na kawałki. Łopatka obrana z kości. No i teraz czas na nóżki. Oczywiście to mięso z łopatki też przykryję folią, żeby nie obsychało. Nóżki się bardzo ładnie rozgotowały. Obieram z kości kolagen. Już wrzucam do dużej miski, w której będę mięso przyprawiać. Skóry wyrzucam, ale cały ten kolagen staram się odzyskać. No i ostatnia nóżka. Sprawdzam, czy nie ma drobnych kościków, bo zawsze się to może zdarzyć. No i teraz posiekam na drobne. No i teraz będzie można połączyć wszystkie mięsa. Do obranego mięsa z nóżek dodam teraz mięso z łopatki. Oraz ozorki. Wywar już lekko przestygł. Będę go dodawać do mięsa. Teraz dodam jeszcze przeciśnięty przez praskę czosnek. Trochę soli, trochę mielonego pieprzu, trochę mielonego kminku i majeranek. Wszystko oczywiście do smaku. I teraz dodaję wywar. I wszystko wymieszam. Masa powinna być średnio gęsta, więc wywaru dodaję po trochu. Mieszając stwierdzę, ile go trzeba dodać. Masa jest dobrze wymieszana. Teraz posmakuję. Pyszne. Wystarczająco słone, dość pierne. Czuję też majeranek i trochę czosnku, więc teraz można to mięsko nakładać do słoików. Słoiki napełniam mniej więcej 2 cm od brzegu. Brzegi słoika dokładnie wycieram i zakręcam. No i w ten sposób przygotuję wszystkie słoiki. No, troszkę zostało, nie szkodzi. Gotowe. I teraz można te słoiki parzyć. Na dno garnka włożyłam gazę. Teraz ustawiam słoiki i wlewam ciepłą wodę. Wody powinno być trochę więcej niż poziom mięsa w słoikach. I teraz postawię ten garnek na palniku. Jak woda zacznie się gotować, zmniejszę grzanie i będę parzyć te słoiki około 45 minut. Gdy woda się zagotowała, zmniejszyłam temperaturę do minimum. W przypadku parzenia słoików ze salcesonem
Nie trzeba specjalnie zwracać uwagi na temperaturę wody. Oczywiście woda nie ma bulgotać, tylko lekko mrugać. Czas parzenia minął. Teraz można wyjąć słoiki z garnka. Nie trzeba tych słoików pasteryzować 3 razy, czyli tyndalizować, dlatego że mięso było już poddane obróbce cieplnej. Chodziło tylko o to, aby słoiki z salcesonem się zamknęły. Teraz je wyjmuję na deskę i zostawiam do całkowitego wystudzenia. A jak będą zimne, wstawię je do lodówki do stężenia. Salceson stał kilka dni w lodówce. Pachnie bardzo fajnie. Mój salceson ozorkowy robiony jest bez dodatku żelatyny. Spoiwem jest tu kolagen z nóżek wieprzowych. Zaraz pokroję go na plasterki. Pięknie wygląda w przekroju. Widać całe kawałki ozorków i mięsa. Wspaniały. Zaraz zabieram się za jedzenie. Salceson ozorkowy najlepszy jest z musztardą. Podany na świeżo upieczonym domowym chlebie smakuje rewelacyjnie. Wyraźnie wyczuwam kawałki ozorków. Jest przepyszny. Zachęcam wszystkich smakoszy do zrobienia takiego salcesonu w domu, bo jest nie tylko smakowity, ale też wiemy, co jemy. I wszystkim życzę smacznego!